dowiedziałem, że tu jesteście. Zapraszam do następnego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i zadzwonić dzwoneczkiem. Sfollowujcie mnie też na Instagramie. A jak ten odcinek wbije 10 tysięcy łapek w górę, to następny odcinek wbija jutro. Wszyscy demonizują gry. Mówią, że wywołują agresję. Zamieniają nas w krwiożerczy zombie. Fabuła jakby z filmu Sama Raimiego. Ale wcale to nieprawda. Dzisiaj się przekonacie, że ludzie wcale tak nie myślą i to tylko nagonka medialna. A my, gamerzy, jesteśmy ostoją spokoju. Zapraszam na odcinek. Ale mi zasnęło w gardę. Na szczęście mam ze sobą super mleko. Ale pychota. Z kodem rabatowym, kod rabatowy, dostaniecie 1% zniżki na super mleko. Chemiczne mleko, prosto od krowy. Lepsze niż wasze pierdoły czy kolki. Legit, no scam. Pierwsze 10 osób, które użyje kod rabatowy dostanie samomieszający kubek. Jeszcze raz, kod rabatowy, 1% zniżki. Kupcie! Czekaj, można autogaz? Bardzo dziękuję. Jak to widzicie, mamy pierwszego widza. Skoro tutaj jesteś, czy gry komputerowe wywołują agresję? Ze względu na drastyczny charakter tej sceny postanowiliśmy zastąpić ją materiałem poświęconym languście. Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Nie wywołał agresji, nie. A few moments later. Przepraszam, jedno pytanie. Mhm. Czy gry wywołują agresję? Tak. Co jest złego z tymi ludźmi? Dostaję telefon. Kogo? Dobra, nagrywam. To jest Obama! Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki! Co? Cześć, PewDiePie. Cześć, Obama. Dostałem twojego maila i chciałem odpowiedzieć na pytanie. Tak, uważam, że gry komputerowe nie wywołują agresji. A to tylko nagonka medialna. Niestety nie mogę z tobą teraz rozmawiać. Mam kupę pracy. Kocham cię. I pa, do zobaczenia. Odłóż mikrofon, powiedz mi. Jak widzicie, mamy tutaj przypadkowego widza. Przypadkowy widzu, odpowiedz mi na pytanie, czy gry wywołują agresję? No tak, spójrz na siebie. Pamiętajcie, że z kodem rabatowym zyskacie 1% zniżki na super mleko. Kamerzysta, out.